Smaczne, szybkie tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj, jak widać, bigos. Kto domowego bigosu nie ugotuje, ten magii świąt nie odczuje. Kupując gotowe jedzenie w markecie, możesz święta spędzić na sedesie. Właśnie, trzeba uważać. Polecam domowy bigos sporządzić według mojego przepisu, a także kapustkę z grzybami. Na pewno nam nie zaszkodzą. Dziękuję i zapraszam Państwa na film. Miłego, smacznego oglądania. Składniki na świąteczny bigos oraz kapustę z grzybami. Zrobimy to wszystko razem. Razem osobno, ale w dwóch garkach. Żeby zaoszczędzić sobie po prostu czasu, potrzebujemy po 4 deko suszonych grzybów, podgrzybków, po jednej główce czosnku, czyli dwie główki czosnku, około kilogram cebuli, 4 kg białej kapusty świeżej, około 4 kg naszej ukiszonej kapusty, cośmy na pewno zrobili sobie, kilogram załóżmy żeberek, kilogram karczku lub szynki, mięso świeże, około pół kilograma boczku, pół kilograma szynki, pół kilograma, kilogram jakiejś kiełbasy. To w zależności od zasobności naszego portfela. I teraz po 200 gramów, czyli od razu potrzebujemy około 400 gramów dobrego koncentratu pomidorowego. Po jakieś 2 łyżki czerwonej słodkiej papryki. Oczywiście sól do smaku. Listki laurowe po jakieś 1,5 gramów na garnek. I ziele angielskie po jakieś 2,5 do 3 gramów, do tego po 4 gramy majeranku na garnek z kapustą. I co my tam mamy? Około jednej łyżce pieprzu prawdziwego i na koniec, jak lubimy, możemy wlać jedną szklaneczkę czerwonego wytrawnego wina. I będziemy jeszcze potrzebować około 100 g oliwy oleju smalcu do usmażenia naszej cebulki. I teraz po kolei zalewamy sobie kapustę kiszoną wodą, gotujemy do miękkości, wstawiamy sobie grzybki. Ja tam sobie wstawiłem tutaj żeberka, żeby je udusić, ugotować i kości wyciągnąć, bo to nie za bardzo później w bigosie by kości mogły latać. Także nastawiam sobie, w międzyczasie jak sobie to nastawiłem, to sobie kroję kapustę. Już miałem wcześniej pokrojoną, nastawiam sobie do gotowania, daję sobie parę listków laurowych, troszkę ziela angielskiego, gotuję do miękkości małej ilości wody, a tutaj jak Państwo widzą, jest mój ukiszony barszczyk, to naprawdę polecam, nawet w tym filmie, warto ukisić. I gotujemy to wszystko sobie do miękkości. Jeszcze taka mała uwaga w stosunku do kapusty, jak jej poszatkowaliśmy, to warto jeszcze jakimś większym nożem, ja tak trochę w paprzek podziągać, żeby po prostu nie była za długa przy jedzeniu, żeby nam nie wisiała w widelcu czy coś. Dobrze jest naszą kapustę gotować odkrytą, wtedy mamy pełną kontrolę, no i te goryczki i wszystkie zapaszki fajnie się unoszą, niech no zapach się naszego bigosu unosi aż do nieba, niech sąsiadom ślinka leci, a my sobie pilnujmy i gotujmy nasz. W międzyczasie, jak nam się gotuje kapusta kiszona oraz słodka, a także gotują nam się grzybki i żeberka, powinniśmy zdążyć i obrać i pokroić sobie cebulkę. Nie musimy w taką drobną bardzo kostkę. Także czosnek posiekać, zmiażdżyć, wędlinę w kostkę, boczek w kostkę, szynkę w kostkę i karkówkę czy jakie inne mięso, jakie mamy też. Jak się udało Państwu zrobić, tak jak powiedziałem, czyli w międzyczasie jak się kapusta gotowała, udało się Państwu to pokroić, to gratuluję, jesteście Państwo mistrzami w kuchni. Nastawiamy, zrzucamy sobie naszą kapustę do odcedzenia, ja tylko odcedzam i rozgrzewamy sobie, ja tu użyję 3 patelnie, rozgrzewamy sobie nasze patelaszki i na jedną z tłuszczem wrzucam karczek pokrojony, doprawiony solą, pieprzem, troszkę majeranku, troszkę czerwonej papryki, a następną patelnię, na żeliwną patelnię wrzucę pokrojoną cebulę, bo na żeliwnej najlepiej mi się to zmieni wszystko.
wrzucam sobie cebulkę, a na tamtą dalej patelnię wrzucam sobie boczuś, jak niech się boczek posmaży, a później inną resztę wędliny. I podsmażamy, odsmażamy sobie. Mięsko, boczek, cebulę musimy zrumienić. Oczywiście boczek sobie zrumieniamy bez tłuszczu, zrumienił się, dajemy naszą kiełbaskę i podsmażamy sobie. Ja tu osobno używam łyżeczki do mięsa, wędliny, jak i osobno do cebuli, bo wędliny po prostu mieści dwie potrawy, jedna będzie bardziej wegetariańska, a drugie bigos jak trza. I od czasu do czasu zamieszać, żeby ładnie nam się to wszystko z każdej strony zrumieniło. Mięso już się zrumieniło, boczek z wędliną także, tylko teraz trzeba cebulę jeszcze troszkę podsmażyć i możemy już sobie odstawić to na bok. Trochę potrzaskam Państwu, ale jak to w kuchni, zawsze jakieś hałasy się wytwarza. I tu na większym gazie muszę cebulkę jeszcze dosmażyć, żeby była bardziej rumiana. Pod sam koniec, gdy cebulka już się zmieni, mam żelazną patelnię, wrzucam czosnek, żeliwo trzyma temperaturę, czyli już mogę wyłączyć. Nie należy to smażyć, nie ma po co, tylko szknieje, będzie niedobrze. I cebulkę też mam już gotową. W międzyczasie, jak się cebulkami smażyła, podzieliłem sobie kapustę. Z prawej strony będę miał kapustę z grzybami. Dodaję tu cebulkę. Z lewej będzie bigos tradycyjny, który co dzień będzie lepszy, bo co dzień będziemy coś tam do niego dorzucać. Możemy także dać już do niego nasze podsmażone wędlinę i mięso i ładnie, elegancko to wszystko sobie spokojnie wymieszać. Garnek czubaty, tak jak trzeba. Zapach naprawdę nieziemski, warto naprawdę robić. Czekamy, aż zacznie się gotować i w międzyczasie możemy sobie odcedzić, pokroić grzybki oraz oprać z kości nasze żeberka. Warto do gotowania naszego bigosu i kapusty grzybami użyć jakichś większych garków, bo zawsze coś po kolei coś tam wleci. No boczuś, znaczy się nie boczuś, to nie jest boczuś, żeberka już bez kosteczki w międzyczasie. Jak to zanim się zagotowało, to zdążyłem to zrobić. Pokroiłem także grzybki w takie większe kawałki, dzielę sobie na pół. Oraz ulewam sok, co nam dostał z gotowania grzybów. I nie należy tego wylewać, bo przecież to jest sama piechota. I tutaj dolewam. Znowu należy to wszystko dokładnie wymieszać. Fajnie już gotuje, zapachy się wnoszą. Już nie mogę się doczekać, kiedy będzie koniec gotowania. No, zamieszane już mi się gotuje. Daję tutaj połowę koncentratu. Drugą połowę koncentratu do kapustki grzybkami. Dajemy także przyprawy, tu połowę majeranku, drugą połowę do kapusty grzybami, połowę papryki, czyli jakieś dwie takie łyżki, papryka słodka przypominam, listki laurowe. Troszeczkę jeszcze dorzucić, tu i tu, ziela górskiego, tu i tu. No i pieprzu, z pieprzem uważać, nie wszyscy lubią ostre, bo troszeczkę pieprzu. I znowu musimy delikatnie zamieszać. Radzę użyć w tym wypadku tu jakiegoś garka 10-litrowego, tu jakiegoś garka 7-litrowego, żeby po prostu nam swobodnie można było to wszystko wymieszać. I już żeśmy się doczekali naszego domowego bigosu. Zeszło mi tutaj z filmowaniem, z rozmową, z monologami, z ustawianiem światłem i gotowanym, samym gotowaniem po 3 godzin. Tak, to bym myślał, że
czasie jednej godziny by się tu zmieścił. Ale naprawdę warto, polecam robienie domowych potraw, a także kiszenie, robienie barszczów czerwonych, tak jak tu widzicie Państwo, czerwony, zakwas jak trzeba, nic nie prześwituje, elegancki, na pewno będzie pyszny barszczyk. I na koniec jeszcze dla Państwa specjalnie mój wierszyk, który w międzyczasie ułożyłem w czasie gotowania. Kto domowego bigosu nie ugotuje, ten magii świąt nie odczuje. Kupując gotowe jedzenie w markecie, możecie święta spędzić na sedesie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłych, wesołych świąt, smacznego gotowania.